Cześć, mamy dzisiaj Unboxing Day. Przyszło trochę sprzętu, żebyśmy mogli tutaj sobie ostro działać. Także pyk, pyk, pyk. O, to się na pewno przyda do jakichś większych nagrywek. Dron, wiadomo, nauczymy się latać. Jakiś gimbal tu chyba też jest, tak. Rowerek dziecięcy. Zamawiałeś rowerek dziecięcy? Nie zamawiałem. Ja też nie pamiętam. Tu jakiś statyw. W innym pudle jeszcze były mikrofony, więc mamy już sprzęt do nagrywania wywiadów, tylko nie ma jeszcze za bardzo gości na wywiad. Ale tu jest jeszcze jakieś pudło, ciekawe co to jest, ładnie się nazywa. O! Chyba nam się problem rozwiązał. Dzień dobry. Chciałeś przyjechać? To jest. Czy to Warsaw Cars? Dokładnie. Prawie cię nie poznałem w tej masce. Świetnie, że wpadłeś, no to co, może jakiś wywiad zrobimy? Zapraszam na czerwone krzesło. Ok. Słuchajcie, pierwszy wywiad i to od razu z taką osobą, że zanim ją przedstawię, to może wezmę łyka wody. Jest z nami nie kto inny jak Warsaw Cars. Pionier spottingu, zwłaszcza jeśli chodzi o pokazywanie tego w internecie. Jego konto na Instagramie pewnie nam zaraz powie, od ilu lat istnieje, ale po prostu pamiętam, że to było w czasach, kiedy właściwie na Instagramie jeszcze mało co się działo, mało kto był. A był taki jedno było konto, które po prostu pokazywało ciekawe samochody z ulic warszawskich. No i tak do dzisiaj śledzę to konto, 50 tysięcy ludzi też już go śledzi. Cześć, Warsaw Cars. Cześć, cześć. Dzięki, że do nas wpadłeś. Bardzo nam miło. Zacznę od zapytania, od rzecz bardzo prozaiczną. Jak tam droga Warszawa-Katowice? Bo będę takie pytanie zawsze zadawał, jak ktoś będzie do nas jechał z daleka. No wiesz, spoko. Całkiem dobrze się jechało. Wybrałem akurat trasę na Kraków i później sobie zjechałem na boczne drogi, żeby przez Jurę przejechać, więc całkiem miło. Czyli dołożyłeś trochę kilometrów, ale nie stałeś w korkach koło Piotrkowa. Dokładnie tak. No i poza tym było całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o widok. No to prawda. Słuchaj, muszę zadać ci pytanie, jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło, jak wpadłeś na ten pomysł i w jaki sposób wpadłeś na pomysł, żeby po prostu właśnie zamieszczać to na Instagramie? Bo to nie było, nie wiem kiedy zacząłeś, nie pamiętam, pewnie nam teraz powiesz, ale to na pewno nie było nic oczywistego, żeby właśnie zacząć te zdjęcia wrzucać na Instagram. Wiesz co, teraz chyba w czerwcu będzie 7 rok, odkąd prowadzę konto. No, zaczęło się od tego, że z moim dobrym przyjacielem zawsze jak widzieliśmy jakieś ciekawe samochody, to sobie wysyłaliśmy albo zdjęcia, albo jakieś SMS-y typu o, widziałem 488, widziałem tam 458, albo jakieś inne samochody, które są warte uwagi. No i pewnego ranka stwierdziłem, że już mi się nie chce pisać mu SMS-ów i napisałem mu tylko taką krótką notatkę, że słuchaj, odpalam jakiegoś Instagrama i sobie będę tam wrzucał, więc jak chcesz, to obserwuj, może ktoś też będzie ciekawy, co tam się dzieje w warszawskim świecie samochodowym. No i tak to się zaczęło w skrócie, więc tak, no już teraz 7 rok powoli dobija. Czyli mówiąc krótko, nie myślałeś wtedy o jakichś tam wielkich zasięgach, o wielkiej karierze instagramowej, po prostu było to trochę z czystej prozaicznej potrzeby nie wysyłania właśnie SMS-ów do kumpli, tylko po prostu dzielenia się tym od razu w sposób taki trochę wygodniejszy. Dokładnie tak. I jak się później okazało, dużo osób było zainteresowanych, żeby obserwować to konto. Chociaż jak ja zaczynałem, no to już parę kont na Instagramie było spottingowych, tylko mam wrażenie, że moje konto było trochę inne, bo nie opierało się na zdjęciach robionych w jednym miejscu, czyli nie taki klasyczny carspotting, bo szczerze powiem, że jak otwierałem to konto, to w ogóle o czymś takim jak carspotting nie wiedziałem, tylko po prostu wyszło to jakoś naturalnie. No i dlatego mam wrażenie, że te zdjęcia są też były w tamten czas trochę inne, bo nie były statyczne, tak? Nie było takiej sytuacji, że kilkanaście zdjęć z tego samego kąta na tej samej ulicy, tego samego samochodu, tylko u mnie to polegało na tym, że robiłem zdjęcia samochodów, które przypadkowo spotykałem, tak? Czyli na przykład w drodze z domu do
pracy czy na jakieś spotkanie jechałem i patrzę sobie, jedzie Porsche. No to aparat z siedzenia bocznego i robimy zdjęcie. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja, jak po prostu spotkałem samochody na ulicy, czyli nie szedłem specjalnie, bo stoi gdzieś taki dany samochód, tylko przechodząc z punktu A do punktu B spotykałem ten samochód i robiłem mu zdjęcie. Więc myślę, że to też było trochę inne, szczególnie, że druga taka kwestia, która mam wrażenie, że odróżniała mój profil, to że nie tylko wrzucałem super samochody, tylko wrzucałem samochody, które mi się podobały, czyli jeśli widziałem na przykład, nie wiem, Saaba 9.3 Vigana, którego uwielbiałem, albo Volvo V70R, które uważałem za ciekawe, to te zdjęcia też lądowały u mnie na profilu i budowały społeczność nie tylko fanów superkarów, tak, tylko zdobywało też, nie wiem, fanów. Na przykład mam taką osobę, która mnie obserwuje już od długiego czasu i to jest fan, który się nazywa Saabs of Greece, czyli wrzuca po prostu zdjęcia Saabów greckich i sobie tak się obserwujemy od już naprawdę długiego czasu. Powiedziałeś o tym, że brałeś aparat z fotela pasażera, czyli od początku chyba właśnie robiłeś zdjęcia aparatem, nie telefonem i dlatego też ta jakość, zwłaszcza wiele lat temu, kiedy telefony jeszcze gdzieś tam daleko mocno odstawały od jakości aparatu, myślę, że to też spowodowało, że ja zacząłem cię bardzo wcześniej śledzić, pewnie dlatego tak szybko ta społeczność się wytworzyła. Bo rzeczywiście to konto było inne, ja nie śledziłem do dzisiaj, raczej nie śledzę profili spoterskich, ponieważ no, niekoniecznie mnie to interesuje, jakby zawsze szukałem no właśnie jakiejś rozrywki zdjęciowej, jakiegoś ciekawego kadru, a u ciebie to było i właśnie nie to, że ciągle ten sam samochód, nie ciągle ulica, nie wiem, Plac Trzech Krzyży czy Żurawia, tylko faktycznie to było coś innego i pewnie na tym polega siła twojego profilu. A powiedz, kiedy poczułeś, że ma to rzeczywiście sens, że to rzeczywiście, wiesz, że spotkałeś się z jakimś większym odzewem, bo no, nie planowałeś tego, a w którymś momencie musiał być jakiś taki strzał, no czujesz, wow, dzieje się, tak? To rzeczywiście rośnie, coś ma to sens. Znaczy mam wrażenie, że przychodziło to tak stopniowo, że pojawiły się te lajki, coraz więcej lajków. Ja trafiłem też na dobry moment, bo pamiętaj, że ten czas parę lat temu to była sytuacja, kiedy Instagram trochę inaczej działał, bo były inne algorytmy, nie było to tak nastawione na pieniądze, tak? Bo teraz jak nie wrzucisz reklamy płatnej, no to ciężko jest ci zbudować jakieś zasięgi, a wtedy jeszcze było to jakoś sensownie. No i były momenty, że po prostu przybywało 200-300 followersów dziennie. Tak, to był taki pik, mam wrażenie. No i też, wiesz, nigdy nie chciałem bazować na tym, żeby właśnie robić te reklamy. Nigdy w życiu nie wrzuciłem reklamy, nigdy w życiu nie kupiłem followersa. Uważam, że to jest po prostu szukiwanie samego siebie. Nie jest to sens, o który mi chodzi w prowadzeniu takiego profilu. A jak zmieniła się scena samochodowa przez ten czas? Bo rzeczywiście zacząłeś w czasach, kiedy no, superkary były jeszcze mimo wszystko czymś egzotycznym na ulicy. No a dzisiaj troszeczkę, nie powiem, żeby nam się opatrzyły, tak? Ale jest ich dużo więcej i jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Wiesz co, no, na pewno tych samochodów jest dużo więcej. To w ogóle nie ma wątpliwości. Pierwsze zdjęcie, jakie wrzuciłem na profil, to był Mercedes SLS GT, którego zrobiłem w drodze do pracy przy kancelarii szanownego pana premiera. I to było zdjęcie z telefonu jeszcze, bo to też tak przychodziło stopniowo. Najpierw rzucałem zdjęcia z telefonów, no to było najprostsze, tak? Dopiero jak ten profil zaczął się rozwijać, to przyszedłem na aparat. A teraz przejdźmy do jeszcze wcześniejszych początków, bo to, że zacząłeś robić zdjęcia i zacząłeś je wrzucać, no gdzieś musiało mieć swoje podstawy prawdopodobnie w jakiejś pasji, tak? Pewnie też dlatego się tutaj dzisiaj widzimy, bo tą pasję ze sobą dzielimy. Natomiast jak pamiętasz początki swojej pasji, jak to się u ciebie zaczęło z samochodami? Znaczy szczerze ci powiem, że na początku, tak jak miałem 10 lat, 15 lat i tak dalej, to wcale samochodami tak bardzo się nie jarałem, nie miałem takiej obsesji, nie wiem, o, muszę coś zrobić motoryzacyjnego. Bardziej sport był dla mnie w tym czasie ważniejszy. No ja się wychowałem w latach 90., więc Chicago Bulls, Michael Jordan, te sprawy, wszyscy w to grali. Później trochę pływanie i tenis, więc to są. Zaczęło się od sportu i wcale nie od motoryzacji. Chociaż akurat u mnie w rodzinie było sporo samochodów całkiem fajnych w tamtym czasie, szczególnie w latach 90., gdzie no,
nie było tych samochodów za dużo, a u mnie akurat przewijało się i ma dwa Mercedesy 500e i jakieś Porsche. Mój ojciec miał 750 z 97 roku, E38. Z V12, więc wiesz, na końcówkę lat 90. To robiło niesamowite wrażenie. Tylko pamiętam, jak zawsze na ulicy Puławskiej w Warszawie na światłach, jak ojciec się gdzieś odwrócił, to mu przełączałem taki sztyczek na tryb sportowy. No i później się dziwił, co się dzieje, że ten samochód wychodzi. I wtedy to jakoś tak, wiesz, przechodziło. Tak. To się jakoś tak rodziło stopniowo. No i tak, wiesz, z obserwacji tych samochodów, no jakoś to kliknęło w pewnym momencie, że ta motoryzacja zaczęła być jakąś częścią mojego życia też. Czyli to już się wydarzyło trochę bardziej świadomie, jak już miałeś 11 lat, a nie 5. Dokładnie. Ale oczywiście pamiętaj, że były te procesy klasyczne, tak? Czyli pierwszy komputer, pierwszy Need for Speed, Road and Track chyba ono się nazywało. Więc tam, wiesz, upalanie Diablo musiało być. Więc to oczywiście... 512PR, wtedy jeszcze... Dokładnie tak. Tak, no więc też klasyczne przejście po Need for Speedach też mi towarzyszyło, co jest oczywiste. No więc to chyba klasyka taka, tak? Bo plakaty jakieś... Czyli też to było, okej. Okay. Tak. Co daje ci największą przyjemność obecnie w związku z samochodami? Czy jakby ciągle czujesz jakieś mocniejsze bicie serca, jak zobaczysz jakieś ciekawe auto? Bo coraz trudniej zobaczyć jakby samochodu, którego się wcześniej nie widziało. Wiadomo, pojawiają się nowe modele, ale też... no właśnie, czy to jest zobaczenie samochodu, czy jednak jazda samochodem? Co ci daje największą przyjemność? Wiesz co, to też się zmieniało, bo na początku było to robienie zdjęć, ale kiedyś nawet rozmawialiśmy o tym chyba, jak się poznaliśmy, bo to był moment, jak przyjechałeś do mnie Peugeotem 208 GTI, no właśnie, to wtedy się poznaliśmy, a to było chyba z 5 lat temu. I to też tak przechodziło stopniowo. Ja ci wtedy powiedziałem, że ja bym chciał, żeby ten profil rozbudował się na tyle, żebym mógł testować samochody, a nie tylko robić zdjęcia z samochodów, które spotykam. I no to tak się zmieniło, że to przeszło, tak? W profil, który pozwalał mi na to, żeby zapisać samochody do testów. No i też był taki moment, że już wolałem jeździć samochodami niż robić im zdjęcia. I to chyba w tym momencie jest bardziej jazda niż samo cykanie zdjęć. Chociaż to i to jest połączone, więc trudno to rozdzielić, szczególnie jeśli prowadzisz taki profil, gdzie musisz wrzucić zdjęcia czy filmy z samochodu. Jakieś największe zaskoczenie w ostatnich latach i samochód cię zachwycił szczególnie? Chyba pierwszy SF90, jak zjechało z lawety w Warszawie. No i Bugatti oczywiście w tamte wakacje, które się pojawiło w Warszawie, no to robiło mega wrażenie. No i klasyki, no, czyli wszystkie klasyczne samochody, które jednak moim zdaniem... motoryzacja nowa jest fajna, ale klasyczna ma tą duszę, której, wiesz, nie masz w nowych samochodach, przynajmniej moim zdaniem. Ja się z tobą bardzo mocno zgadzam, ponieważ siedzimy w miejscu, które z klasykami też bardzo mocno stoi. I no, przyprawia o szybsze bicie serca często, gęsto. Myśmy się też tutaj mieli okazję spotkać przy okazji właśnie... Kiedy to było? 2 lata temu już? Chyba tak. Chyba 2 lata temu, prawda? Chyba dokładnie, to też był jakiś początek roku. Dokładnie, 2 lata temu, F40. No ja dosyć pamiętam moment, kiedy zadzwoniła do mnie Karolina. Powiedziała, że będzie taki projekt, tylko na razie cicho, sza. No i właśnie ta klasyczna motoryzacja no jest wspaniała. Masz jakiegoś swojego ulubionego klasyka? A to żeś mi pytanie zadał teraz, ciężkie. Masz jakąś podpowiedź, słuchaj, tutaj na stole. No ale to jest, wiesz, samochód, który jest poza zasięgiem jakimkolwiek, tak? Ale wiesz. Zależy jakie pytanie, tak? Czyli pytanie jest takie, czy mam w ogóle, tak? A potem możemy rozbudować to pytanie o takie, czy wiesz, o jakiegoś po prostu takiego, który byłby w zasięgu, powiedzmy sobie, tak? O którym byś myślał w kategoriach realnych. To myślę, że te samochody z Need for Speed pierwszego, czyli właśnie, wiesz, Testarossa, Diablo, F40 chyba tam nie było, ale no F40 jest oczywiście no kultowym samochodem, więc trudno powiedzieć, że coś innego można wybrać. A
No nie mogę ci nie zadać tego pytania, na pewno będą się widzowie zastanawiać, o co tutaj chodzi. Czy jest w jakiś sposób spokrewniony z prezesem pewnego koncernu naftowego, czy do czego się ukrywasz? Nie jestem spokrewniony akurat z nim. Ukrywam się, nawet się nie ukrywam, po prostu się nie ujawniam, bo uważam, że to nie jest potrzebne. Chociaż na pewno by dużo ułatwiło, bo jednak jak możesz połączyć twarz z profilem, to jest łatwiej nawet budować jakąś relację z obserwującymi, ale uważam, że nie ma takiej potrzeby, żebym to robił. I to też daje dużo przywilejów, jeśli ktoś nie wie, jak wyglądasz. Więc taka anonimowość moim zdaniem jest zaletą. Ale to też może zależeć od mojego charakteru, bo ja jestem introwertykiem i to pewnie jest jakoś połączone. Chociaż tak jak mówię, jest to bardzo fajne w niektórych sytuacjach, że możesz podejść, zrobić zdjęcie i nikt nie wie, że to byłeś ty. Jako prowadzący profil, wciąż jeden z największych profili motoryzacyjnych w polskim internecie, tak? Przyszedł na spot, było tam 40 instagramerów, influencerów. No byłeś ty i nikt nie wiedział o tym. Dokładnie, no i były takie ciekawe sytuacje, jak kiedyś robiłem zdjęcia pod którymś z hoteli. Przejeżdżałem i zobaczyłem chyba z tego Ferrari 599 GTB, jeśli dobrze pamiętam, w takim czarnym macie. No i podszedłem, zaparkowałem samochód, podszedłem do tego samochodu, wyciągnąłem sobie aparat i zrobiłem zdjęcie. I w pewnym momencie podszedł do mnie jakiś człowiek i pyta się mnie, dlaczego robię to zdjęcia. Nie wyglądał na właściciela, bo miał tak na oko 19 lat. No i on mówi do mnie, tak chciałem zapytać. Ja mówię, ale dlaczego chciałeś zapytać? On mówi, że obserwuję taki profil Warsaw Cars i myślałem, że to ty. Ja mówię, nie, co ty. Więc na takich sytuacji było kilka. Jaki masz plan związany z twoim profilem na, nie wiem, kolejne 5 lat? Czy masz jakieś plany właśnie na przyszłość? Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na pewno bym chciał ten profil kontynuować, jeśli czas na to oczywiście pozwoli, bo no nie ma co ukrywać, że to jest tylko pasja gdzieś tam w oddali na którymś miejscu z kolei, więc nie jest to rzecz, którą robię zawodowo, powiedzmy. Więc jeśli oczywiście czas na to pozwoli, no to będę chciał kontynuować i pewnie rozwijać też kwestie testów samochodów. Chciałbym po prostu mieć możliwość publikowania, bo oczywiście jest też oprócz Instagrama blog, tak, gdzie tam pewnie wiesz, są pełne testy samochodów i nawet niektóre za długie, na przykład Alpin A110, który w połowie jest historycznym testem. Więc myślę, że tak, no, co z tego wyjdzie, zobaczymy, no bo to też ma wpływ teraz sytuacja na świecie, że nie wiadomo, tak, bo parki prasowe bardzo też ucinają dostęp do samochodów, więc no, ale mam nadzieję, że to jakoś się rozwinie i będziemy mogli działać dalej. Czyli czego mogę ci życzyć? 100 tysięcy followersów na Instagramie, wiem, że też jesteś aktywny na TikToku. Więc powiedz, tak. Wiesz, co by było najbardziej wartościowym życzeniem dla ciebie? Myślę, że 100 tysięcy będzie ciężko, bo od roku nie mogę dobić do 50, brakuje mi 1000, więc zapraszam. Tak jak rozmawialiśmy na początku naszego spotkania, te algorytmy się tak pozmieniały, że teraz wybicie się i zdobywanie tych obserwujących jakby naturalnie jest dosyć trudne, no ale na pewno z dnia na dzień będzie ich przybywało. Bardzo bym chciał, żeby byli zaangażowani, bo to też jest ważne, to, że ktoś obserwuje, a nie jest jakby zaangażowany, czyli nie napisze jakiejś wiadomości, coś się nie podzieli jakąś informacją, bo też często dostaję też zdjęcia, których oczywiście nie publikuję na Instagramie, bo profil jest tak założony, że tam są tylko moje zdjęcia, oprócz jednego, pewnego pana, który zrobił F40, o tym już rozmawialiśmy kiedyś. No i tak, no TikTok jest bardziej taką zabawą. Chyba jeszcze, chociaż też nie wiem, jak to się rozwinie, bo no, tam już dobiłem do setki. 100 tysięcy? Oh, wow. 95,1 wyknęło wczoraj. Mnie tam w ogóle nie ma, ale trochę się boję tych. No bo ty nie tańczysz. Nie do końca je ogarniam po prostu. Ale jak masz 95 tysięcy, to chyba spojrzę, co tam, jaki content wrzucasz, bo zaciekawiłeś mnie, nie ukrywam. W porządku, panie Warsaw Cars. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. Ekskluzywnego. Ekskluzywnego, dokładnie.
tak jak powiedziałem, życzę w takim razie tych może 100 tysięcy, ale przede wszystkim zaangażowania, żeby fajnie rosło. Życzę dużo przyjemnych samochodowych przygód. A teraz zapraszam na... No jesteśmy w takim miejscu, nie mogłoby się odbyć bez przejażdżki, także zapraszam na przejażdżkę za Squadra. No to idziemy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, jedziemy na przejażdżkę z Squadrą. Mieliśmy akurat dostępne demo nowego Quadraporte, no, z całkiem istotnymi różnymi zmianami. Także na razie jestem w roli szofera, a nasz gość Warsaw Cars siedzi sobie z tyłu wygodnie. Bardzo przyjemnie. W sensie chyba wygodnie, nie wiem jak tam bardzo z tyłu. Bardzo przyjemnie. Jakby pan na Warszawę od razu ruszył. Panie Warsaw Cars, takie pytanie uzupełniające do wywiadu. Bo podobno te social media to też tam chodzi o to, żeby ludzi poznawać. Miałeś jakieś ciekawe sytuacje z poznawaniem ludzi na drodze prowadzenia swojego profilu Warsaw Cars? No jasne, wiesz, poznałem masę różnych osób, o których nie miałem pojęcia przed odpaleniem strony, zarówno jakichś zapaleńców motoryzacyjnych, fotografów, a także przedstawicieli poszczególnych marek, z którymi mogłem współpracować, więc to jest mega, mega fajna możliwość poznania tych osób. Jezus Maria. Człowieku, ale ostrzeż mnie najpierw, nie strasz. No, przyjechaliśmy wyciszyć się na łono natury, ale nasz operator Michał. Michał, wystraszyłeś wszystkie ptaszki. No ale na szczęście Warsaw Cars jest do takich rzeczy przyzwyczajony, prawda? Dokładnie. Dobra, Michał, to jeszcze raz poproszę. Dziękuję. Słuchajcie, zamiana miejsc. Teraz Warsaw Cars za kierownicą odświeżonego Quadraporte. Jak wrażenia z zakołka? No bardzo przyjemnie, chociaż czuć, że to nie jest V8, tylko V6, ale tak czy inaczej się bardzo dobrze nim jeździ i fajnie, że jest ten nowy system, bo na pewno będzie łatwiej obsługiwać wszystkie opcje, ale jeszcze się z nim nie zapoznałem dokładnie. Ja też się nie zapoznałem, ale rzeczywiście już na pierwszy rzut oka no, fajna zmiana na plus. Zegarek wskazuje dobrą godzinę, to też się ceni. Analogowo, dokładnie, analogowy zegar. Tir wyprzedza Tira, odcinek 345. Zasław wyprzedza Fudosa. Dobra panowie, bo my tutaj mamy zdążyć na czas. Dziękuję. No teraz czas chyba na jakąś kawkę ristorante. Chyba to starostca. Nie, to 304 z pałsemka, zobacz, jaki tutaj rarytasik.